8 września wspominamy błogosławionego Wilhelma Saint-Thierry, opata. Wilhelm urodził się w Lisz około 1080 roku. W tym mieście rozpoczął studia, które kontynuował w Reims. Tam też został benedyktem. W 1113 roku obrano go opatem w Saint-Thierry w diecezji Reims. Wkrótce potem Wilhelm zaczął działalność pisarską, dzięki której pozostawił po sobie sporo dzieł z zakresu teologii, życia duchownego i zakonności. Przywiązany do reguły benedyktyńskiej i obserwy kluniackiej, a równocześnie pociągnięty ku ideałom propagowanym przez świętego Bernarda z Clairvaux, Wilhelm uczestniczył w sporach, które przez jakiś czas dzieliły dwa zakonne organizmy. Zajął się on początkowo reformami we własnym zakonie. Lecz wkrótce, wbrew radom Bernarda, w 1135 Wilhelm przyjął habit cysterski i osiadł w nowym opactwie w Signy. Kontynuował tam intensywną działalność pisarską. Interweniował jeszcze na rzecz Kartuzji w Mondie, a potem zbierał materiały do żywotu świętego Bernarda. Udało mu się zredagować pierwszą księgę, lecz śmierć, która nastąpiła 8 września 1148 roku, nie pozwoliła mu na doprowadzenie dzieła do końca. W zakonie i w diecezji Reims Wilhelma czczono zawsze jako błogosławionego. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w błogosławionym Wilhelmie opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.